W poniedziałek zdałem egzamin po raz czwarty, w środę mieliśmy samolot, tydzień po zdaniu y, prawa jazdy, w następny poniedziałek ruszyliśmy y, już w Wysokie Himalaje y, na dwóch motocyklach. Ja jestem w podróży cały czas, to jest moje życie alternatywne, to jest mój wybór, to jest mój styl, moja pasja, cały czas taka niekończąca się szkoła życia. Zawsze, jeżeli coś się dzieje złego, to musi nastąpić jakieś fajne wyjaśnienie. Ale to też trzeba też pracować z sercem. To trzeba pracować też uśmiechem, być naprawdę uprzejmym, znać pewną gestykulację yy, uprzejmości. Ja, ja się czuję naprawdę szczęśliwy wtedy, kiedy, kiedy, jak cygan, jeżdżę po tych miejscach. Ja jestem zdziwiony, wracając z tamtych miejsc, że ludzie, mimo wszystko, są w takich kłopotliwych sytuacjach, są łagodniejsi. Poziom materialny to już wiadomo, że to nie zawsze świadczy o szczęściu, ale o kreatywności, tak, żeby nie było powiedzenia, zmarnowałem swoje życie. To jest najgorsza rzecz, co człowiek pod koniec swoich lat może stwierdzić. Ty tu tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. z wykształcenia, psycholog. Przez wiele lat mieszkał poza granicami kraju. To było Australia, USA, Singapur, Indie, Nepal, Holandia. Biznesmen, podróżnik, autor czterech książek na dzień dzisiejszy, dwukrotny laureat Kolosów oraz między innymi nagrody imienia Tonego Halika. Przed Wami Witold Palak. Dzień dobry państwu. Witam cię Witku serdecznie w podcaście Ty tu tworzysz. Bardzo jest mi miło, że między swoimi wojażami znalazłeś czas, żeby porozmawiać. No, to jest dla mnie przyjemność spotkać się z ludźmi, podzielić się informacjami czy przeżyciami, bo w końcu ja chłonę te rzeczy, ja to opracowuję jakoś w duszy, w głowie, a wielką radością jest potem przekazać to nie w formie chwalenia się, ale może zainteresowania kogoś jakimś sposobem podróżowania czy pewnymi miejscami, które nie do końca mogą być czytelne w biurach podróży czy w takich przewodnikach tych takich ogólnych. Siedzimy sobie w Lublinie, bo z Lublina pochodzisz, prawda? Tak. W restauracji kulturalnej, na której przy okazji serdecznie dziękujemy za gościnę i umożliwienie zrobienia tego nagrania. Ale wiem, że planujesz coś specjalnego, co się zdarzy za chwilę, tak? Co to jest? No, to będzie kontynuacja planu, który się urodził w mojej głowie rok temu. On nie jest zbyt oryginalny, bo ja właściwie już od 40 lat jeżdżę po świecie. Ale od 10 lat przestawiłem się na nieco inną formę. Ja jestem w podróży cały czas. To jest moje życie alternatywne to jest mój wybór to jest mój styl, moja pasja i, i, i mój trud, poświęcenie i niekoniecznie to zawsze się kończy jakimiś takimi pięknymi zdjęciami, powieściami, bo czasami jest też dużo ciężki przeżyć czyli jest to cały czas taka niekończąca się szkoła życia i w tej chwili za dwa tygodnie ruszam na kontynuację planu, który tak wykombinowałem rok temu. Wynająłem dom na kolejne dwa lata, aby nie mieć jakiegoś łańcucha, którym będę przypięty do jednego miejsca i swobodnie podróżować. Poza tym to podróżowanie się różni od tego, które miałem wcześniej, bo ja od 11 lat właściwie podróżuję tylko i wyłącznie na różnego rodzaju motocyklach. Pierwsza podróż w 2012 roku motocyklowa zaowocowała no, przeogromną miłością do, do, do tego środka lokomocji. I w tej chwili wszędzie, gdzie staram się dotrzeć, staram się dotrzeć na jedne śladach. I to, co teraz organizujesz, bo już wiem, że organizujesz pewną imprezę, która się odbędzie lada moment. tak? Udało mi się doprowadzić do chyba takiej no, pięknej, do pięknej sytuacji. Kiedy sprzed 10 lat, z totalnego amatora, który zdał prawo jazdy za czwartym razem na motocykl, udało mi się zrealizować plan, który rok temu mi wpadł. A gdyby tak przyjaciół ściągnąć w Himalaje na motocykle, z nami w Polsce coraz więcej, i udało mi się stworzyć grupę zapaleńców, którzy już za miesiąc będą lecieli do mnie do Indii. I robimy nasz pierwszy w ogóle w historii chyba motocyklowy zlot w Himalajach. No to brzmi niesamowicie. Jacy ludzie jadą na coś takiego? Co najciekawsze, ja tych ludzi znam dopiero od miesiąca. Czasami starałem się moim starszym znajomym, długoletnim, staram się ich zachęcić do trekkingu w Himalajach. No Himalaje są, sama nazwa jest dosyć magiczna. Dla mnie ona jest dosyć oczywista, bo, bo w Himalajach jestem od 30 kilku lat łażąc po górach, wspinając się, czy, 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 czy w tej chwili jeżdżąc. Ale generalnie te nazwy jak Himalaje, Amazonka, Wielki Kanion to są nazwy magiczne i dla wielu osób marzenia takie no, prawdziwie nieosiągalne. Ja się pojawiłem miesiąc temu na, na, na dużym zlocie podróżników motocyklowych Easy Meeting, to już tak prawie że na granicy niemieckiej, gdzieś niedaleko z Gorzelca. A, Ludzie mnie trochę już rozpoznawali przez książki, przez prezentacje różne a, i udało mi się przekazać y jakoś taką, ja wiem, emocję i chyba pasję paru osobom, że tydzień po, po zakończeniu z tego grona, które poznałem na EASY meetingu, stworzyła się grupa. Są zachwyceni pomysłem, są dumni, że mogą, że mogą pojechać w Himalaje no, z osobą, która no, ja już te miejsca znam, poza tym ja nie tworzę tego sam, tylko to robię y, razem z moim przyjacielem hindusem, u którego mieszkam, u którego są moje sprzęty motocyklowe, jest mój motocykl, y, mój własny na niego zarejestrowany, także on jest specjalistą od y, całej logistyki spotkania, a ja z kolei dorzucam do tego takie nasze akcenty polskie, zlotowe. Typu, żeby to się różniło od podróży komercyjnej jakiejś. Czyli to nie będzie objazdówka, taka jak, jak się robi z punktu A do punktu B, gdzieś dookoła. To będą takie dwie pętle z jednym miejscem, trzy noclegi w jednym miejscu i wyskoki na pięciotysięczne przełęcze. Ale takim polskim akcentem był będzie chociażby na przykład pieczenie barana. Taka nasza jak tam górska powiedzmy, tradycja, czasami u nas się prosiaki opieka na tych spotkaniach, tam z prosiakiem będzie gorzej. Także będzie pieczenie barana, będzie lokalna muzyka, jakiś tam himalajskich janków, muzykantów, wspólne tańce i tak dalej. To ma być zlot motocyklowej grupy przyjaciół, połączony też z codzienną jazdą, bo kilometrowo nie będzie to odbiegało od tych tras komercyjnych. Mhm. Ale oni jadą tam na motorach, czy motory organizujesz tam? Gdybyśmy chcieli jechać na motocyklach, to byśmy musieli obliczać ten termin na jakieś półtora, dwa miesiące bo dwa tygodnie w jedną stronę przedostanie się jechać na dwa tygodnie, to jest bez sensu, znaczy bez sensu, nie, nic nie jest bez sensu, można pojechać na kawę, zrobić zdjęcie na szczycie himalajskim jakimś i wrócić do Polski, nie ma problemu, nie, lecimy samolotami, Ponieważ raz, że sprzęty, na których tutaj ludzie jeżdżą, są to dosyć poważne yy, motocykle, yy, szanowane, drogie, yy, skomplikowane też technicznie. I gdyby to się coś tam się stało, cokolwiek, w jakiejś takiej wiosce na uboczu, to te motocykle to jest tylko kupa złomu. Tam mhm. nikt tego nie, nie, po pierwsze, nie zreperuje, bo się będzie bał dotknąć tego, bo to jest za drogi sprzęt. Dwa, że nie będą mieli wiedzy żadnej. Ani części. Ani części. Także to jest, ja tłumaczę ludziom, jeżeli jedziecie w dalszą podróż, gdzieś dalej jeszcze, no to jedźcie na tych swoich sprzętach. A jeżeli chcemy zrobić zlot i chcemy wchłonąć tę atmosferę lokalną, to bądźmy tak, jak się lokalni zachowujmy, zachowują. Staramy się ubrać tak, jak oni troszeczkę, jeździć na ich sprzętach i starać się wejść do ich życia, a nie będąc ludźmi z zewnątrz, nie będę turystami, my nigdy nie wejdziemy do nich do środka, Jasne. ale ja będę starał się jak najbardziej przybliżyć to takie to życie codzienne. Stąd sprzęty hinduskie, kultowy motocykl Royal, Royal Enfield, konstrukcja tak. z lat 50. Gaźnikowy, gaźnik jest dobry w górach, że można sobie regulować gaźnikiem na wyższych wysokości, no wysokościach. No. Coś to jest takie skrzyżowanie powiedzmy tak już mówiąc górnolotnie Junaka z Harley, z Harley Davidsonem. Ten Harley Davidson to jedynie ze względu na, 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 powiedzmy, na sławę, na estymę jaką ma ten motocykl. Ale ciekawe, bo ja sprawdziłem to i okazuje się, że w Polsce już można kupić takie motocykle. O, już to już od uh. kilku lat. Od kilku lat można kupić nie wszystkie modele, bo akurat ten model, który ja posiadam, jak ja MM5, motocykli Enfield, ten ostatni to jest nówka z salonu, kupiona 8 lat temu, i chciałam go ściągnąć do Polski. Niestety ten, ten model, tak słyszałem, nie ma homologacji, może już się ukazała ukazał, ukazał homologacja, um, ale tak, jest klub royalistów w Polsce, jest kilka takich grup, gangów motocyklowych, którzy właśnie cenią sobie jazdy na Royalu, i o dziwo! Sprzęt jest indyjski, czyli w takim popularnym znaczeniu on jest no, prawie stawiany na równi z Chińczykiem, prawda? Czyli nie jest to, nie jest to ho 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 wielki sprzęt. Sprzęt jest... Jest, sprzęt jest wadliwy, sprzęt jest niewygodny i sprzęt jest dwa razy droższy w Polsce od dobrych technicznie fajnych Hond, Yamaha czy tak dalej. Czyli i dalej ludzie jeżdżą, kupują yy, yy, sprzęt, który jest połowę tańszy w Indiach powiedzmy, a za te pieniądze naprawdę można kupić coś technicznie innego. Tu nie chodzi o technikę. Tu chodzi o samą tą sławę, o nazwę Royal Enfield, o markę klasyczną. No i cieszę się bardzo, że, że, że coraz więcej ludzi spotyka się nas z zlotach w Polsce na Royalach. Mhm. Wróćmy trochę w przeszłość, bo ty zacząłeś podróżować już po studiach, prawda? Skończyłeś studia i wy. Jechałeś? W moją taką większą podróż tak na zagranicę dostałem dowód osobisty. Szkoła średnia zostawiłem. Pamiętam wtedy mieszkałem z ojcem zostawiłem kartkę. Ojciec był w pracy zostawiłem kartkę na stole w kuchni. Tato wyjeżdżam na Węgry autostopem. Wrócę za trzy, za, za trzy tygodnie albo za trzy miesiące coś w tym rodzaju. I z moim kuzynem pojechaliśmy autostopem na Węgry. Czyli to był 18 rok życia tuż po dostaniu pierwszego dowodu. A kiedy wsiedliśmy z moim przyjacielem Marabutem w 1985 roku w samolot po raz pierwszy w życiu, wylądowaliśmy aż w Australii, a potem na Nowej Zelandii. Czyli tak zaczęliśmy dosyć, dosyć, dosyć grubo. Dalej się nie dało, krótko mówiąc. Polecić. No jeszcze można było tam do Antarktydy się do, gdzieś tam dobijać, ale już nam Nowa Zelandia wzeszła. Jest takie powiedzenie, że podróże kształcą. A czego ciebie podróże nauczyły w kontekście kreatywności? banalna odpowiedź po prostu życia życia normalnego życia bo w każdej podróży ja nigdy nie jeżdżę nigdy nie jeżdżę z biurami nigdy nie jeżdżę w grupach zorganizowanych takich że jest przewodnik i który coś mi narzuca ja całą logistykę od początku do końca łącznie z opłatami realizuję sam w związku z tym co chwila napotykam na jakieś nowe sytuacje nawet w tej chwili, będąc już, mogę powiedzieć, no, dosyć wytrawnym podróżnikiem, czy nie turystą przecież, ja co chwila jeszcze odkrywam pewne jakieś takie zakulki, jakieś, że o kurczę, a można i tak. Czyli to jest bez przerwy istotne, to, to banalne stwierdzenie, ale ono jest prawdziwe. Tak, podróże kształtują, podróże uczą. Uczą też cierpliwości, uczą pewnej spolegliwości, bo często zdarzają się sytuacje. Przy, tych, przy tym indywidualnym podróżowaniu no niemalże krytyczne i w tym momencie nie ma sensu cofanie się powiedzmy yy, że można było inaczej czy należało było zrobić inaczej tylko koncentrowanie się, jak z tego problemu wyjść. Ja pamiętam, kiedy może ja już jestem bardziej wykształcony i już taki bardziej obyty w życiu, ale kiedy wziąłem mojego syna, 16-letniego, właśnie w Himalaję, a potem w podróż praktycznie dookoła świata, bo jeszcze potem było kilka krajów Azji i była Australia, i to trwało mi. Prawie rok taka podróż była z 16-letnim synem. Akurat miałem wtedy przerwę między różnymi szkołami i wykorzystałem to na podróż we dwóch ojciec-syn. I to może na jego przykładzie bardziej można było powiedzieć, jak bardzo y, uczy podróż, jak bardzo kształtuje osobowość. Ja mówiłem mu wtedy 11 lat temu, że dopiero. Będąc osobą dorosłą, naprawdę dorosłą, on doceni, on zauważy, jaki wpływ ta podróż na niego miała. Ja cały czas go uczyłem właśnie tej cierpliwości. Moją, moim takim motto życiowym, które przekazuję często ludziom, jeżeli jest sytuacja krytyczna, poczekajmy do rana, postarajmy się przeżyć tę noc. Doczekajmy do rana. Rano będzie widno, będzie cieplej, i mamy cały dzień na szukanie wyjścia. W nocy możemy tylko narobić sobie kłopotu, możemy się zestresować, a to nic nie zmieni. Więc całą energię należy skierować tylko i wyłącznie na, na przeżycie tej jednej nocy, w sposób jakikolwiek, nawet w skrajnych warunkach, starać się przede wszystkim nie stracić cierpliwości, humoru, pogody ducha. I tego właśnie uczyłem syna, i on. Wydaje mi się, przejął te takie nauki jeszcze tą jedną rzecz, którą mówiłem kilka minut temu. Nie wolno cofać się. To, co się stało, to już jest zapisane gdzieś tam daleko w mózgu, ale my już nie mamy na to żadnego wpływu, a nasza energia skupienie w tym momencie zostanie na... wypalona mhm. na niepotrzebny stres. Czyli chodzi o skupienie na rozwiązaniu, a nie na, na rozwiązaniu i nawet, nawet nie, na, nie na teraźniejszości, bo to, co się dzieje w tej chwili, to się dzieje, prawda? Ale na tym skupienie się na tym, co może być za kilka minut, za kilka godzin, za kilka dni. I cały swój taki wektor działania na to właśnie nakierować. I też, jak podróżuję z ludźmi, czasami widzę właśnie takie sytuacje jakieś, a miało być inaczej, a, a, a czemu to, a czemu tamto, no nie. I cały tłumaczę, ludzie, ale to się stało. My już się nie cofniemy, my już nie naprawimy. Mamy sytuację tą, że jest zepsuty motocykl, że zaczęło lać, że hotel ma pluskwy albo że nie ma hotelu i teraz my musimy dojść do sytuacji, żeby potem uśmiechnąć się i powiedzieć jest ok. Tak, patrząc na współczesne standardy, powiedzmy, wychowywania dzieci i takiego bezpieczeństwa, tak, które każdy rodzic gdzieś tam z tyłu głowy ma, można powiedzieć, że zrobiłeś jakąś szaloną rzecz, jadąc z chłopakiem 16-letnim. Zwłaszcza, że podobno odebrałeś prawo jazdy na motor w tym samym tygodniu, co polecieliście, to prawda? W poniedziałek zdałem egzamin po czwarty, w środę mieliśmy samolot, a w piątek przymierzałem się do na motocykli tydzień po zdaniu y, prawa jazdy w następnym poniedziałek ruszyliśmy y, już w Wysokie Himalaje y, na dwóch motocyklach mając doświadczenie. Syn miał jakieś tysiąc kilometrów przejechane w życiu. Ja miałem nawet chyba nawet nie, nie tyle rok wcześniej na skuterach w Kambodży Laosie i Wietnamie na skuterach małych jakiś a to siedliśmy już na 350 co były dla mnie ogromne smoki. Y Szalone. Oczywiście, że tak, no, ale to tylko szale, szaleni ludzie, pozornie szaleni ludzie, do czegoś dochodzą. Czy wśród artystów, czy wśród podróżników. Patrzymy na odkrywców, no, chociażby typu Kolumb. No, no, no. Tam może były nieco też inne przesłanki, bo tam jeszcze była y, sprawa y, biznesu z królową, ta sprawa Jasne. bogactwa, pieniądze tak dalej, zaszczyty, ale to też wszystko było szalone. Y, ryzykujemy wszyscy w takich. takich, w takich w wyprawach, jakichkolwiek, czy to, będzie, czy to będzie na rowerze, czy w spinaczka, czy na motocyklach, czy, czy, czy jachtami i tak dalej, no ryzykujemy cały czas życiem. I tutaj nie, ma, nie można porównać, że któryś z tych takich szalonych, pozornie, czy potocznie nazywanych szalonych pomysłów, on jest mniej czy bardziej niebezpieczny. My wszyscy w tym szaleństwie ryzykujemy życie. Ja mówię o podróżach. Ale paradoksalnie okazuje się, że najwięcej wypadków zdarza się w domu. Rozmawiałem z chirurgiem, prosząc go o jakieś wskazówki odnośnie Ortes na przykład na kolana, bo to kolana często lecą przy, przy przewrotkach. I powiedział mi, że 80% kolan, które on tam reperuje, to są ludzie, którzy wyszli z wanny lub spod prysznica. Motocyklist jest, jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Wanna, prysznic, schody. To są wypadki, połamania i, i problemy. Motowskiści albo są trochę opancerzeni, jeżeli chodzi do kolizji, no to one mogą mieć jakieś skutki istotnie tragiczne, albo są opancerzeni jakimś odpowiednim strojem, albo tak jak w przypadku Himalajów, ja zawsze tłumaczę, musimy dostosować naszą prędkość, nasze odległości do pokonania w przebiegu dziennym do warunków. Jeżeli ktoś zobaczy, że jest 60 km do przejechania, nie na no to za godzinę będziemy, za pół godziny, to ja mówię, jeżeli dojdziemy do wieczora, to będzie dobrze. I wtedy, wtedy właściwie no nie ma za bardzo szansy na, na, na jakieś tragedie. Tak? Y -y. I ta podróż z synem to była ile lat temu? 2012 rok. 12, czyli mamy 10 lat prawie. No ponad 10 11 lat. lat. 11, 11 lat. No to młody już jest. Y to jest już dorosły. Jest dorosły mężczyzna, tak. I widzisz y tak jakby pozytywne skutki tej podróży w jego życiu dzisiaj? Chyba taką najbardziej jako dla ojca. Y, y, pozytywną. Y, rzeczą jest to, że dorosły syn potrafi nie wstydzić się i powiedzieć do ojca starego, dojrzałego ojca, kocham cię. To jest dla mnie to jest największa zapłata, jaką mogę usłyszeć od dziecka, nas dzielić dodatkowo jeszcze nas dzieli 40 lat różnicy. Mhm. On ma 27 lat, i ja mam w tej chwili lat 67. Także wyprawa przed 10 czy tam 11 lat ze starym 56 lat ojcem 16-latka to było. Ryzyko wypadku, ryzyko choroby, i tak dalej, to było też ryzyko, że my możemy wrócić tam tak skonfliktowani, mm -hmm. że ja mogę być takim, takim starym wapniakiem, który opowiada głupoty jakieś dziecku, który w tym momencie jest w wieku buntu, w wieku kontestacji i w wieku osiągania wiedzy z własnych źródeł. Tymczasem wydaje mi się, że on już był nauczony tego w miarę ciężkiego życia kolorowego, a, i ta podróż nie była ryzykowna. Dla nas. Ja już wiedziałem, że ja nauczyłem go wcześniej i malarstwa, nauczyłem go gry na gitarze, nauczyłem go miłości do sztuki, nauczyłem go przede wszystkim też miłości do przeróżnych kultur, do przeróżnych religii, poszanowania tych ludzi, bez wywyższania z tolerancją nawet dla jakichś innych dziwnych zwyczajów. W związku z tym on nie był takim nowicjuszem. Ta podróż nam wyszła, wydaje mi się, genialnie. Dzisiaj poza tymi słowami, które, które są dla mnie bardzo wzruszające. Słyszę od niego, dziękuję Ci za to, że wtedy wziąłeś, to była dla mnie wspaniała szkoła. Mhm. Także to jest ta nagroda, to ryzyko mogło być wielkie, bo, bo abstrahując od sytuacji krytycznych typu wypadek czy śmierć, choroba, to było właśnie ryzykowne bardzo, że nasz układ, ojciec z synem, może się w pewnym momencie się po prostu totalnie połamać, i możesz nie wrócić do pozycji wyjściowej. Zasadniczo, kiedy mówimy o kreatywności, no to mówi się o takiej postawie, otwartości na różne doświadczenia, na sytuacje. No i wiadomo, że w podróżach to w twoim wykonaniu tak na pewno jest. Zejście z utartego szlaku, to chyba taki twój modus operandi, co? Staram się, staram się właśnie. znaczy w tej chwili już ciężko jest znaleźć takie ścieżki niewydeptane jakieś, um, ale dalej można. Inaczej powiem. Jadę motocyklem przez drogi indyjskie, po których jedzie każdy. I wystarczy, że zjadę czasem 5 km w bok, 2 km w bok. I tam już nie ma nikogo z białych. Bo pytanie: ale po co tam wjeżdżać, kiedy tam nic nie ma? Jest wiocha, są ludzie, i wystarczy wjechać naprawdę niedaleko, żeby nagle być macanym przez dzieci po nogach, po ludzie z biegowiska, bo dzieci, które, niektóre dzieci pierwszy raz widzą żywego białego. A jest to dwa kilometry od autostrady. Gdzie autobusy, samochody biali i kolorowi wszyscy. Także czasami nawet takie. Nie trzeba od razu iść sześć dni przez dżunglę się przedzierać, płynąć później trzy dni łodziami, żeby dotrzeć do takich miejsc. Bo ja już to robiłem kiedyś na Borneo. Robiłem to chyba lat temu, że trzy dni płynęłem łodzią. Do totalnej dziczy, i po trzech dniach wyszedłem, gdzie były sklepy chińskie i, i telefony komórkowe. Jeszcze wtedy to były te pierwsze komórki, powiedzmy, ale Chińczycy i na telefonach komórkowych sobie siedzieli gdzieś tam na brzegu i rozmawiali. Trzy dni płynąłem rzeką w głąb Borneo. Wydawało się, że, że odejdę daleko od szlaku. Na pewno takie szukanie indywidualnych ścieżek raz, że potęguje tę właśnie kreatywność. Ja kocham to wszystko odkrywanie. Najbardziej w tych dniach, kiedy ja jeżdżę sobie sam, bo ostatnio podróżuję sam. Podróżowanie samotne to nie jest podróżowanie samotne w sensie osamotnienia. Ja to nazywam podróżowanie solo. Jestem sam ze sobą i sam sobie narzucam pewne zadania i sam muszę z tych zadań jakieś znaleźć rozwiązanie. I największą dla mnie satysfakcją, kiedy mam mnóstwo niewiadomych, potem mam mnóstwo przeszkód i wieczorem dochodzi do punktu udało się. Jestem. Ja w tym roku jeździłem samotnie po Sumatrze, która jest wyspą bardzo mało eksplorowaną. Wiele osób, moich znajomych, nawet nie wie dokładnie, dokładnie, no wiedzą, że gdzieś tam, ale dokładnie nie, nawet nie powiedzą, gdzie ta Sumatra jest, a jest to szósta co do wielkości wyspa świata. Jeździłem 28 dni, dzień w dzień i miałem takie sytuacje, że przy źle rozwiniętej bazie noclegowej ja musiałem, godzina jest 17, Hotel najbliższy się okazuje, że jest za 70 km, a to jest dla mnie 6 godzin jazdy, bo jadę przez dżunglę, w deszczu, w ciemnościach, nad jakimiś urwiskami. Yy, I jest strach oczywiście. Jest to zmęczenie, jest taka myśl, o Jezu, jak ja już musiałem odpocząć, jestem cały mokry. I jest zgroza naprawdę. I w końcu, jak już się dojeżdża po tych, tych godzinach, to jest ta duma, satysfakcja, zrobiłem to. Bez żadnego telefonowania, nigdy nie robię żadnych bookingów. Ja nigdy nie wiem, gdzie dojadę. Ja, nigdy, nie, ja nie znam punktu. Mniej więcej wiem, że muszę dojechać tam. Ale czy ja coś znajdę tam, jakiś hotel? Ja nie wiem. Szukam oczywiście. W tej chwili internet jest bardzo pomocny, bo internet podpowiada. Kiedyś robiłem to samo, ale bez pomocy internetu. Teraz się jeździ, jeździ już dzięki tym technologiom o wiele, wiele łatwiej. Ale dalej trzeba się opierać na tej właśnie kreatywności, na. na Wynalezienie pewnego, właśnie jakiegoś miejsca i dotarciu tam, utargowaniu ceny, zaparkowaniu motocykla, czy to dalej zmusza człowieka do myślenia. A jaką rolę w tym wszystkim intuicja odgrywa u Ciebie? Chyba przeogromną. Ja już mówię, że ja już chyba mam ten instynkt podróżnika, który wiele Czyli razy. To, to się rozwija. Obserwujesz, że ten instynkt się tak rozwija o tak. w miarę. Oj tak oj tak, ja już jestem czasami w stanie przewidzieć reakcje ludzi, chociażby na drodze, ja już widzę jakieś zachowanie i już z tych przesłanek, że wcześniej się takie coś zdarzyło, to ja już mogę przewidzieć błąd, który ktoś wykona. Ja już muszę być przygotowany. Ktoś wyjeżdża, wyjeżdża kobieta na przykład gdzieś z drogi podporządkowanej i ja wiem, że w Indiach, w Nepalu, w Pakistanie najczęściej kobiety jeżdżąc, one się nie oglądają na, na, na czy coś jedzie. One wyjeżdżają z drogi podporządkowanej. One nastawiają uszu. Aha. Jeżeli nikt nie je trąbi, to jedzie dalej. Ona się nie ogląda. I ja już widzę, że jeżeli jedzie kobieta. Trzeba trąbić. Trąbić lub też być przygotowanym na tym, że ona Wykona. wyjedzie mi mhm. przed, przed um, kierownicę. Jeżeli mam ciężarówkę na przeciwka, lub autobus pędzący, ja już. Kilkanaście, nie tam, kilkanaście, kilkaset metrów wcześniej, ja już szukam miejsca na poboczu, na które sobie zjadę elegancko, żeby nie wędrować w krzakach, czy w rowie, czy w przepaści, ponieważ on mi miejsca nie ustąpi. Ja wiem, że tak będzie. Także yy, instynktownie, tak, yy, poza tym już nauczył się podczas kontaktu z tymi ludźmi, pewnych jakichś takich kodów, yy, ja wiem, czy, czy kulturowych, czy moralnych jakiś, jak się z nim zachować, żeby ich po prostu kupić. Mhm. Ja odkryłem już przed wielu, wielu laty, że cudownym, cudowną yy, takim wytrychem do społeczności zamkniętych, społeczności wiejskich, społeczności, gdzie turyści nie, nie docierają i, i jesteśmy dla nich jakimś zjawiskiem. Cudownym wytrychem są dzieci. Ja najczęściej dochodzę do dzieci mając jakieś takie drobiazgi, jakieś zabaweczki, drobne cukierki czy, czy coś. Też wyznaję taką, nauczyłem się pewnej zasady i to na każdym spotkaniu tłumaczę ludziom. Don't come empty-handed, mhm. nie przychodź z pustymi rękami, przynieś cokolwiek. Ja gdzieś włócząc się czasami mam papierosy jakieś, tanie papierosy, ja nie palę papierosów, ale ja je mam ze sobą. Czasami jak jadę to do wodza, to, to, to kupuję mu czy jakąś koszulę fajną, czy, czy butelkę whisky na przykład, jakiegoś lokalnego. Jeżeli wiem, że na przykład, że tam jest tradycja picia alkoholu, czy kupuję jakieś ciastka dla kobiet, yy, kawę, cokolwiek, byleby oni to wszystko docenią. I a jeżeli mam dla dzieci jakieś zabaweczki, jakieś figurki, czasami brałem od lekarzy, lekarze mają takie różne naklejki, takie. dzieciaki mhm. uwielbiają to. Jeżeli ja dzieciakom rozdam kilka takich rzeczy, to nic nie kosztuje. Mhm. Ale te dzieciaki wtedy biorą albo za rękę, albo z nimi ja mogę wejść do środka i tę nieufność, po jakimś trzeba się przełamać. To są, ale to też trzeba też pracować z sercem. To trzeba pracować też uśmiechem, być naprawdę uprzejmym, znać pewną gestykulację. Uprzejmości, bo inaczej ludzie albo uciekną, albo potraktują nas jako skarbonkę, i wtedy, okej, okay, biały, dawaj kasę. Ale to chodzi też o szczerość, to musi być szczere. To Muszę, nie może tak, to nie to nie być, być. To jest sposób jakiś, mhm. ale tak samo tak samym sposobem, jeżeli chcemy poznać kobietę, to idziemy do jej z kwiatami. Mhm. To jest forma jakiegoś przekupstwa przecież, też, prawda? Staramy jest... się przypodobać jakimś prezentem, czy czy, czy, czy czy fajną kolacją. To jest na tej samej zasadzie. To działa jako prezent. My... Ja słyszałem, wiesz, co o, o, przyszło mi tak do głowy, że, że gdzieś czytałem o właśnie takiej zasadzie przeniesionej na w ogóle na życie, że żeby jednak w kontaktach z innymi właśnie zawsze coś dawać. Niech to będzie jakaś drobiazg, cokolwiek, nawet niech to będzie niematerialna rzecz, niech to będzie dobre słowo, ale po prostu nauczyć się czegoś takiego, że dajesz drugiemu człowiekowi. Nie? I, I to jest pewna filozofia życia, która myślę mogłaby być. Pożyteczna. Znaczy my wcale w tym nie jesteśmy oryginalni, bo y, jak sięgniemy do czasów, 40 lat czasów polskich, czasów tak zwanej komuny, tak to przecież te, przecież te wszystkie kawy, prezenciki, tak. czekoladki, y, kiełbasa, wódka i tak dalej, to wszystko działało. My, my podróżując nie robimy nic nowego, powielamy ten sam schemat. Ja to nazywam perkalipaciorki. Tak? Mm. To już jest od stuleci ta sama rzecz, ale najgorszą rzeczą y, jest y, Wykorzystanie gościnności powiedzmy, takie, takie dosyć bezczelne wykorzystanie gościnności, bo są miejsca, tak jak chociażby kraje arabskie, które gdzie jesteśmy czasami zakładnikami gościnności. I oni nie oczekują od nas rewanżu, ale rewanż jest bardzo mile widziany. Mhm. I jeżeli jesteśmy gdzieś zaproszeni, jeżeli jesteśmy obdarowani, to należy się jakimś drobno, drobną Oddzięczy. rzeczą. To nie musi być uderzone idealnie w jakiś gust tego człowieka. Ale żeby nie, nie zakończyło się tylko na podziękowaniu, na odjeździe. Ja spotkałem się czasami z podróżnikami, tak zwanymi podróżnikami, który, którzy wykładali swoją filozofię podróżowania za darmo. Dla mnie jest to totalnie po prostu niemoralne. W ogóle uczenie ludzi nie ma czegoś takiego podróżowania za darmo. Bo ktoś daje Ci serce, ktoś daje Ci czasami kawał swojego jedzenia, on da Ci kawę czy swoje izby, jeżeli są to biedne kraje, i to nie za darmo. W związku z tym albo oddaj mu to materialnie, albo mu za to zapłać, jeżeli jest taka umowa, za przykład, bo to też może być po prostu umowa finansowa, że kogoś pomagasz finansowo. Lub też pomóż mu w czymś. Mhm. Ja jeżdżąc po Nowej Zelandii w 1985 roku z moim przyjacielem, jeździliśmy autostopem. Wszystko autostopem, ale czasami ludzie nas zabierali, dawali nam kolację. To my kilka godzin staraliśmy się odpracować w ich ogrodzie, czy gdzieś tam, za pomoc, którą oni nam dali, żeby im też się jakoś w jakiś sposób, nawet symbolicznie, wdzięczyć. Czyli nie ma coś takiego jak podróżowanie za, za darmo, bo to zawsze jest czymś kosztem. Znaczy, tak, no ktoś za to zapłacił, to nie byłeś ty na przykład. Tobie się wydaje, że za darmo, ale tak naprawdę ktoś za to zapłacił. Niech mi on da nawet swoje owoce, które w ogrodzie jego rosną, a to są jego owoce także także ta wymiana taka barterowa um, prymitywna czy nieprymitywna jest y, bardzo wskazana najgorszą rzeczą jest niestety y, to co na przykład jest u masajów w Afryce że nauczyliśmy ich jako biali ludzie nauczyliśmy się nauczyliśmy ich ekspozycji swojej za pieniądze i tam jest cena ustalona kilka dolarów za zdjęcie na czym oni już się niósł. Mhm. tak iż dostali y, y, to, to takie pójście na skróty poszło, że ci ludzie żądają pieniędzy. Miałem sytuację 15 lat temu w Etiopii, kiedy dotarłem z moim przyjacielem i z taką grupką ludzi, dotarliśmy do plemion Mursi, to są te kobiety lip stretchers z tymi mm -hmm. takimi glinianymi tak, tak. Kroszkami. kroszkami w ustach, tak? Dotarliśmy ym, i przyjechało też tam kilka innych wycieczek, musieliśmy jeepa wynająć, bo tam inaczej indywidualnie się nie wiedzie i wszystkie kobiety ustawiały się do zdjęć i miały tylko jedno powiedzenie po angielsku. One beer, one photo, one bir. Beer. 10 birów y, to był jeden dolar. Jednostka, jednostka y, monetarna y, etiopska. One 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 photo, one bir. Ja zrobiłem tego, tego dnia, zrobiłem 800 zdjęć. Mogłem wyjechać z pieniędzmi stamtąd, dlatego żeby mieliśmy pamiątki. I kiedy grupy przyjechały, zrobiły to safari y, y, za pieniądze i wyjechały. Ja wyjąłem zdjęcia mojej rodziny, dzieci, opowiadałem o życiu. Językiem właściwie nieistotnym, bo, bo tam nie było żadnej komunikacji werbalnej. I mieliśmy prezenty, jak mieliśmy jakieś paciorki. Tam ci ludzie bardzo lubią się dekorować. Po godzinie rozmowy, kiedy oni przyszli, odstoczyłem walkę z takim dwumetrowym wojownikiem na kije. Oczywiście to była taka walka w stylu Jackie Chana. Oczywiście to była walka tylko do zdjęcia, bo on był by tam wklepał tak. w ziemię, ale my już do tego doszliśmy, że bawiliśmy się z nimi i z dziećmi. Ci ludzie wieczorem zaproponowali nam nocleg. Niestety musieliśmy wracać, bo bo Jeep nas czekał już tam, nas poganiał, bo może być niebezpiecznie. I na pożegnanie. Kobiety przyszły z tym pieniędzmi, z tym papierami, bo oni tam nie ma żadnych sklepów, tam nie ma nic. Nie ma co z tym Kulturowo zrobić. się nauczyły, że macie dawać te pieniądze, ktoś tam mądrzejszy nazbiera to, ale dla nich to było bez wartości. I oni te pieniądze przynoszą mi te papiery garściami, mówią weź, my to nie chcemy. Nastąpiła wymiana innej energii. Tak, ale, ale oni zauważyli, że my nie, nie jesteśmy typu, typowymi łowcami, łowcami zdjęć. Dlaczego w wielu miejscach, na przykład w Indiach? w świątyniach nie wolno robić zdjęć, a lokalsi robią zdjęcia. Dlatego tłumaczono, że biali robią te zdjęcia, pokazują później często u siebie w domu i śmieją się z tych obrzędów, z tych boczków z trąbami, z tych małpich torsów gołych, do których się modlą, z tych jakichś takich dziwnych, oni się śmieją. Zachowajmy się szacunkiem do, do danej kultury. Nie każdy wie, że robią zdjęcia z mnichem buddyjskim, którzy są bardzo chętni, oni są bardzo życzliwi, ale należy mieć swoją głowę poniżej jego głowy. Ze względu na szacunek dla, 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 dla mnicha. Podróżowanie, jeżeli się jedzie i tak dalej, należy się przygotować nie tylko biorąc zastrzyki, gotówkę, kartę kredytową, kartę pamięci do telefonu itd. Tak kulturowo dalej. trzeba. Należy się być. przygotować też kulturowo, żeby pewnym jakimś zachowaniem kogoś nie obrazić, lub też być przygotowanym na formy, na akceptację form jakichś kulturowych panujących w tamtej, w tamtej kulturze, które dla nas mogą być albo obrzydliwe. Albo niekulturalne, albo dziwne, albo jakiś straszny, powiedzmy. No dobrze, ale na przykład jedziemy i no, nie wiemy, nie znamy, i znajdziemy się w takiej sytuacji, że no nie wiemy, jak się zachować. To jak się zachować. <słuch> Jeszcze raz, należy jakoś coś tam mniej więcej jakieś tam, jeżeli idziemy do tych plemion, o coś o nich wiedzieć. No to już, to już jest podstawa. To nie tylko, że oni są wymalowani, że mają, że mają krążki, czy że mają gdzieś tam poprzekuwane yy, uszy i tak dalej, ale coś o nich poczytać, Stara się dojść do, do, do tekstu źródłowego. A że już naprawdę nie wiemy, to obserwować i jeżeli się, chociaż na przykład Taką znakomitą obserwacją będzie wspólny posiłek, no bo inaczej jedzą wspólnie. I czasami te potrawy mogą być dla nas szokujące. Ja w plemieniach Apatani kiedy były moje imieniny w listopadzie, dostałem w prezencie pieczonego szczura, szczura z dżungli, który był naprawdę no rarytasem niemalże. No ja tego szczura musiałem z moją partnerką spałaszować On był paskudny, bo on był spalony troszeczkę. No ale to był dla, dla, dla nich to był. To był, to był piękny prezent, że ja dostałem od tamtych ludzi to szczura. No więc obrzydzenie, czy byłem poczęstowany, byłem poczęstowany larwami jedwabników. One strzelały w zębach tak dalej. No, trzeba było uśmiechać się. Skoro oni to jedzą i nie umierają, no to im będzie miło. Jeżeli my będziemy uczestniczyć w tej kolacji. To samo byliśmy kiedyś w, na południu w, w, w stanie Mizoram, tam już, to już jest pod granicą z Birmą, daleko. Tam, tam się, to się jest koniec świata. Koniec Indii, tam się nie dojeżdża. Jak się, jak się rojaliści dowiedzieli, że przyjeżdża, grupa, przyjeżdża dwójka Polaków na, na, na Enfieldzie, zrobili przy, 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 przywitanie i był gulasz z psa dla nas przygotowany. I myśmy ten gulasz musieli zjeść. Ja nawet wziąłem dokładkę, bo, 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 bo był pyszny. Ale dla koś innego, no, gulasz psa, no, 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 no dobrze. No nie przejdzie przez gardło. Nie przejdzie. Mhm. Także należy, jeżdżąc w takie już ekstremalne miejsca, być przygotowanym na ekstremalne przeżycia, akceptować je, yy, nie krzywić się. No I tyle. A jeżeli nie, no to jechać z grupą zorganizowaną do hotelu, gdzie będzie wszystko według robione pod nasz, pod nasz gust. Mhm. W kontekście kreatywności często mówi się o odwadze i wolności, i to też jest podobnie w podróżach. Nie? Też ta odwaga i wolność jest ważna, ale też jest potrzebny optymizm nie? w takich podróżach ja chyba w tych trzech pięk, to, to pięknie powiedziane. Z tych trzech dla mnie na pierwszym miejscu właśnie wolność. To poczucie wolności, bo za wolnością, jeżeli jestem wolny, jeżeli ja decyduję sam o swoim losie, o swoim przeżyciu, za tym pójdzie zadowolenie, pójdzie optymizm. Jeżeli mam jakąś wolę narzuconą, czy jakiś schemat narzucony przez kogoś, z którym się nie zgadzam, no to jak ja mogę być zadowolony? Jeżeli ktoś mi narzuca, słuchaj, musimy pojechać tam, bo tam jest naprawdę świetnie, bo tam akurat byłem przed pięciu laty, ale ja nie wiem, a ja mam ochotę na coś innego. Czyli albo odpowiem nie, albo się zmuszę. Jeżeli jestem wolny, to ja ponoszę odpowiedzialność za moje błędy, powiedzmy. Nie mam kogo wtedy objechać za, za, za jakieś niepowodzenia, bo przecież nie będę sam na siebie krzyczał. Ale jeżeli coś wyjdzie fajnego, no to wtedy ten optymizm, jest ta radość. To co mówiłem, dojeżdżam gdzieś w nocy jakiś zmęczony, w jakimś fatalnym dniu. Kładę się do łóżka jakiegoś tam łóżka. Ono nie musi być jakieś najlepsze, ale to poczucie, o Boże. Och, jak cudownie, odpocząć i zadowolenie, i z, i z, i z tym zadowoleniem trzeba wchodzić w następny dzień. A zdarzyło ci się, że w tym optymizmie i w tej odwadze przeholowałeś kiedyś? Nie, chyba nie, bo zawsze jeżeli. zawsze jeżeli coś się dzieje złego, to musi nastąpić jakieś fajne wyjaśnienie. Mam takie takie że jest taki dzień 3 razy D, czyli dzień do. Wiadomo mm -hmm. czego, prawda? I w każdej podróży ten dzień zerowy jakiś musi nastąpić. Albo wpadnę do jakiejś zapchlonej nory, że, że, że tam aż ciężko jest siąść na, 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 na łóżka, co dopiero się położyć. Albo nie mam co jeść. No to jeszcze z głodu nikt jednej nocy nie umarł. Wodę mam zawsze ze sobą, także nie ma z tym problemu. To nawet wypadki, które miałem motocyklowe, miałem dosyć poważny wypadek. Wyglądając poważnie w Nepalu, zakończył się tam jednym złamanym żebrem i przyjaźnią z oficerem policji, który właśnie mnie aresztował. Także zawsze po takich czyś staram się doprowadzić do sytuacji, żeby powiedzieć: To była tylko przygoda, fajnie jest to wspominać. Hmm, hmm, tak, no to ciekawe podejście. Myślę, że możemy się tego nauczyć od ciebie. Ja staram się każdemu tak tłumaczyć, zwłaszcza jeżeli zaczyna narzekać. I, I to są to są banalne prawdy. Czasami ludzie nie zdają sobie sprawy, że rzeczy są tak oczywiste. mam jak na dłoni, stara się znaleźć takie sytuacje, żeby to, to zadowolenie życia było jak największe. Określ sobie, gdzie jest, gdzie jest ten Twój poziom radości, i po prostu do niego dąż. Dla jednego to będzie piękny dom czy samochód, tak dalej. Dla mnie to jest to cygańskie życie. A ja się czuję naprawdę szczęśliwy wtedy, kiedy, kiedy jak cygan, jeżdżę po tych miejscach. I, I tak jak już wtedy mówiłem o tej samotności, ja nigdy nie jestem samotny, ja jestem ciągle wśród ludzi. Ja czasami bardziej samotny się czuję w zatoczonym Lublinie, czy w zatoczonej Warszawie, kiedy idę ulicami, nikt na mnie nie spojrzy, nikt się do mnie nie uśmiechnie, nikt nie powie mi żadnego słowa. Ja jestem duchem, a w tamtych miejscach, gdziekolwiek się nie pojawia, jest uśmiech, pytanie, troska może Ci pomóc, skąd jesteś, i tak dalej. Ja tam mam więcej radości i uśmiech od ludzi. To taki styl życia, bo to jest styl życia to jest pewna konieczność stawienia czoła rzeczywistości w każdych okolicznościach i, i takiej chyba pełnej odpowiedzialności za to, co się dzieje, nie? No tak, no tak. Tutaj akurat o tyle dobrze jest, że kiedy jadę sam lub z partnerami równoległymi, na przykład jak tutaj jest ekipa, że każdy odpowiada za siebie, i jeżeli coś się komuś stanie, no to, to, już nie, to już nie jest mój problem. To już każdy wie, jak się ma ubezpieczyć, jak ma jechać, jak ma się zachować, co ma jeść, żeby w razie czego ponosić odpowiedzialność indywidualnie. W przypadku, jeżeli ja jadę, tak jak jechałem z nieletnim synem, to ta odpowiedzialność 100% spoczywa w moich rękach. Ja muszę robić w tym momencie takie rzeczy, żeby jemu nie zaszkodzić. Gdybym jemu na przykład zaszkodził, załóżmy, gdyby on zginął po drodze. Ja zostaję z tą traumą. Ale co by się działo, gdybym ja na przykład wypadek i może się zdarzyć wszystko, gdyby on został tym problemem? Także muszę cały czas starać się korygować zachowanie, żeby zminimalizować jakąś taką porażkę czy taką sytuację, gdzie to tylko będzie wtedy moja wina no ale to się wiąże ze stresem nie no, no i teraz, tak, i teraz tak. pytanie czy ten stres na przykład jest dla ciebie jakiś motywujący czy raczej to do... jest adrenalina to jest, to jest to jest coś pięknego to jest właśnie to jest coś co co mnie mobilizuje coś to co mnie nie irytuje tylko, właśnie, mobilizuje mnie, ja wtedy się czuję bardziej odpowiedzialny też i za siebie, i za kogoś, i to jest właśnie potem ta, 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 ta satysfakcja, że tak, udało się. Mhm. Przekonałem albo coś. No, myśmy mieli tam właśnie zadane, mieliśmy sytuacje krytyczne niemalże, z których wchodziliśmy później naprawdę brudnymi rękami. Gdzieś jakiś motor zepsuty, gdzieś jakieś jeżdżenie z pijanym kierowcą ciężarówkami nad przepaściami. To się kończyło zawsze, zawsze optymistycznie, ale staraliśmy się, kiedy się działo, to, to zło się działo to staraliśmy się cały czas zachować pogodę ducha. Jest po prostu przygoda. Mhm. Tego się można nauczyć. To, ale nad tym trzeba też, też pracować, żeby ten stres nagle nie przerodził się w złość, w przekleństwa. Bo to wtedy już, już wtedy się wszystko wali. Traci się tą przyjemność yy, pobytu. No, ale taka sytuacja to tak jakby już jest przyznanie, że tracisz kontrolę. No. Tak, nie? tak. Ja i tak jestem nerwus i czasami Adrian kiedy widział, że ja się pultałem w nerwy, to on właśnie mówił tata na przykład nie mogłem zapalić motocykla, bo ja miałem motocykl kopany i on nie chciał odpalić na wysokości 4000 metrów takie pięć kopnięcie i ja już nie mam oddechu. No i wtedy ta złość wychodzi. i Wtedy spokojnie syn mówi, tata siądź sobie, ja ci odpalę. A I, powiedz, I już był po stresie. A powiedz mi, właśnie poziom stresu ludzi tam, tak zwanych tambylców. Prawie że zerowy, poważnie. Ja to my się irytujemy. Ja wracam do Polski, ja widzę zachowania kierowców, widzę to złość przy zajeżdżaniu, przy wyprzedzaniu. Yy, złość u hindusów, mówię o Hindusach, hindusa, bo, bo jak głównie po tamtych, tak, tak krajach tych azjatyckich jeżeli afrykańskich jak gdzieś, a tam jest podobna mentalność. Tak, oni się śpieszą, oni wyprzedzają, ale oni robią to bez złości. Tam, jeżeli ktoś komuś zajedzie, tam nie ma krzyku, tam w oczach nie ma tej nienawiści jakiejś. Ja czasami kogoś stuknąłem, nawet tak delikatnie, niechcący, co zawsze się kończyło uśmiechem. Komuś kiedyś motocyklem zarysowałem kawałek samochodu, bo mi zajechał jakoś tak, no ale ja mu, moim bagażnikiem zarysowałem samochód. On spojrzał, uśpiechnął się, pokręcił głową i się rozjechaliśmy. Nie było żadnego przekleństwa. Także ja jestem zdziwiony, wracając z tamtych miejsc, że ludzie mimo wszystko są w takich kłopotliwych sytuacjach, są łagodniejsi. My mhm. mamy jakiś ten pętl, my mamy jakąś tą to, to, to materialną taką skazę jakąś. I jeszcze jedna rzecz, trąbienie. Tam każdy trąbi na sadzie, uważaj jestem, uważaj to W mieście wszyscy trąbią, jest hałas i to jest normalne, ale nie ma złości. Mhm. A ta europejska, tak to nazwijmy, psychologia, której, którą ty studiowałeś, bo studiowałeś psychologię, mhm. prawda? Ona działa tam nadal, czy to jest zupełnie inna bajka? Nie, nasze europejskie skandardy się w ogóle mają nijak do, 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 do tamtych miejsc. Raz, że ludzie tam mają zupełnie inne zegarki, Tamtej i zegarki chodzą dwa razy wolniej. My jesteśmy nauczeni tego tego jakiegoś, my jesteśmy nauczeni, że płacę to wymagam, a tam zarówno od jakości jak i, jak i sumienności nie, nie można tego. Tym standardem nie można y, y, tam myśleć. Y, jeżeli poruszamy się na włas, w, w, sami y, środkami lokomocji, czy to um, samochód, tuk, tuk, czy, czy motocykl, to musimy też zostawić y, kodeks drogowy nasz europejski w szafie. Musimy się. Przestawić, ja mówię, ja, ja tłumaczę im, zapomnijcie o pierwszeńskie przejazdy. zapomnieć w ogóle, ja, ja tłumaczę ludziom, których czasami prowadzę w grupach, w tym roku grupę w Nepalu do, do, do Mustangu, aż podam na Purne. Ja już mam ten ichniejszy umysł, ja już wiem jak się dostosować i wy musicie przestać myśleć po europejsku, musicie przestawić na ten bałagan, na tą... Tam się inaczej po prostu dzieje. My na początku to jest ten szok kulturowy. Zagubieni jesteśmy. Jesteśmy w tym pogubieni. Wszystkim. I chyba to nas iry irytuje. Czasami to my się gubimy wtedy w złości, że ktoś zajeżdża drogę, że ktoś nie tak się zachował. Dla nich to jest normalne. normalne. Tam wszystko to się dzieje na zasadzie ruchów Browna i, i tak jak krowy czy psy chodzące po ulicach one nie zwracają w ogóle uwagi na kierowców kompletnie pies może leżeć na środku jezdni spać sobie dokładnie że autobusy ciężarówki motory on sobie śpi czy krowa on sobie śpi albo leży sobie spokojnie on się nie przejmuje ludzie zachowują się podobnie ja zauważyłem że ludzie chodzą jak krowy tam bylcy ulicami i my musimy wiedzieć że oni to dla nich jest normalne, to my musimy się dostosować. I wtedy nasz standard, że gdzie on przełazi i jak on się zachowuje, że on się nie ogląda, nie, bo tam tak się właśnie żyje. A czy ten standard życia niższy niż u nas, no bo jest bezdyskusyjnie, sporo niższy, czy on jakoś wpływa na kreatywność tych ludzi? Oni są bardziej kreatywni, radzą nie. sobie lepiej? Niż nie, my? Właśnie, właśnie jeżeli chodzi o kreatywność, to to, to, to nie. Yy, poziom Poziom materialny, to już wiadomo, że to nie zawsze świadczy o szczęściu, ale o kreatywności. Tak, ja czasami, czasami brzydko się wyrażam i już nie chcę powtarzać swoich brzydkich tych, tych, kiedy patrzę na tych ludzi, oni po prostu nie myślą czasami, nie myślą, siedzą, tak jak właśnie te krowy. Siedzą sobie, siedzą i to życie im ucieka. Prawda? I w tej właśnie kreatywności mi tam brakuje. Chińczycy są znakomici pod tym względem. Oni bez przerwy kombinują, myślą, jak to sobie usprawnić, jak tam i zarobić, tak dalej, nie? A wiele krajów, czy afrykańskich, czy, czy właśnie tych azjatyckich, poza Chinami, um, ludzie są tacy bardziej zaspani i czasami tak patrzy, chłopie, przybijeś sobie te gwoździa, już, byś, już, byś miał, już by to wisiało, to on będzie 30 lat gdzieś kładł, a sobie nie wbije. Prosta rzecz. Ja zawsze jeżdżę ze sznurkiem, na przykład, który sobie gdzieś tam wieszam bieliznę czy, czy jakieś pranie. Tam nie ma tego. Czyli z tą, tam z tą kreatywnością jest naprawdę na bakier. Oni inaczej żyją, inaczej myślą, im to pasuje. Mi to nie pasuje, dlatego staram się często to usprawdzać jakoś. Ale jednak radzą sobie. No bo czytam w Twojej książce, która tutaj leży, Maharadża królewski motor piszesz o takiej sytuacji, że się rozsypało się łożysko, gość założył ci blaszkę i dał gwarancję na tysiąc kilometrów jeszcze. Tak, no to u nas to byś musiał czekać chyba dwa tygodnie, aż ci sprowadzą łożysko. Pod tym względem, pod tym względem takim, no istotnie masz rację, że czasami są zadziwiający, jak mogą z niczego coś zrobić. Ja tam na przykład uwielbiam szewców. Kiedyś miałem modeki, modeki buty motocyklowe, po wypadku na świetność się, się, tam się już się pościerały, po wypadku miałem przetarty palec duży i dałem szewcowi na ulicy. I za kilka dolarów, tam nie wiem, może pięć dolarów, on tam dwie godziny pracował nad, nad, tymi, nad tymi butami. Dałem podeszwy, które były z opon ciężarówek. Żeby zetrzeć powierzchnię, nie miał takiej tarki pilnika, tarnika czy czegoś, tylko miał denko od słoika metalowe, które gwoździem poprzedziurawiał i już była tarka pewna. Także tutaj pod tym względem takiej tej prymitywnej kreatywności mm -hmm. radzą sobie. W Etiopii widziałem kobiety, które nie miały miednicy, tylko był wykopany dół w ziemi, w kształcie miednicy powiedzmy i jakiś płachta foliowa włożona, żeby woda nie uciekała i już było pranie. Trzeba sobie jakoś radzić, ale gdyby ta kreatywność była w wyższym stopniu, to już dawno, dawno doszliby do, do czegoś innego, wymyśliliby jakieś inne patenty. Czasami jakiś taki prosty patent działa przez całe stulecia i on jest, 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 jest niezmieniany. Stąd właśnie mówimy o ludach prymitywnych, że. Nie idą za bardzo, do, nie rozwijają się, nie idą do przodu, ale chyba Indie jednak rozwijają się trochę, nie słyszę o takich znaczy, przypadkach, to jest, to jest rzecz fantastyczna, bo to są kolejne, to jest kontrast, 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 znowu kolejny banał, bieda, prostota, głupota czasami i jednocześnie bogactwo. Wysoki poziom nauki, przecież sama kultura, same te budowle, które były dwa mhm. 2000 lat temu z, z architektury, to dla na nas dzisiaj niezrozumiałe, no, jak mo można było takie budowle, roz... monumenty, jak to. to można było stawiać bez y, udziału jakichś y, sił maszyn. zewnętrznych, maszyn, technologii, wiedzy. I one nadal stoją. I one stoją, one się nie rozsypują. Bierzemy mhm. jakiś wieżowiec u nas budowany, gwarancja 50 lat, i on się ma, ma prawo rozsypać potem, prawda? Mhm. A tam te rzeczy stoją. Zmienię temat trochę. Cztery książki napisałeś w sumie podróżnicze. I one sprzedają się obok najbardziej uznanych nazwisk w sklepach, w księgarniach. Ty miałeś przygotowanie do tego? Nie miałeś na początku. Nie jestem amatorem, ale ja jestem po klasie humanistycznym. Ja jestem humanistą. Noga totalna z fizyki, z mechaniki, matematyki. Ale mam jakieś tam zdolności. Ja już nawet w postałówce pisałem wypracowania, które były pięć razy dłuższe od przeciętnych. Wprowadzałem dialogi nawet do wypracowań, co w ogóle było niespotykane w postałówce w tamtych czasach. Starałem się jakoś tak wycyzelować ten język, żeby to nie był tylko przekaz informacji, a żeby to się trzymało. Tak jak kiedyś te listy dawne poetów czy tam kogoś pisane w tej chwili są wydane w formie książkowej jako niemalże poezja. Także ja do tego dążyłem, marzyłem, żeby te losy spisać jakoś. Zabrakło mi skuteczności i konsekwencji. I ta podróż z synem przełomowa bardzo, bo to, to była podróż decydująca i o jego i o moim życiu. I ja wtedy powiedziałem mu, że szkoda tylko zbierać zdjęcia do albumu. I opowieści tylko do, 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 do przy herbatce, czy, 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 czy uciąć się na imieniach, tak? Że to fajnie, by jakoś przekazać innym ludziom. Pamiętam, kiedy dostałem pierwszy kontakt z magazynu Poznać świat, ja byłem bardzo dumny, że oni chcieli mój, z moim nazwiskiem, z moimi zdjęciami magazyn wydrukować. I książka, która się pierwsza okazała, właśnie o tej naszej podróży z synem, to był mój taki niemalże hołd dla niego, bo to jest właśnie książka bardziej. O nim, ona się podróży oczywiście, o Nepalu, o Indiach i tak dalej, ale ona jest jemu poświęcona, bo on dał mi tę energię, żeby ten los pisać. Bo los był, bo rzecz była naprawdę niespotykana. Mało kto z ojców tak ryzykowną, nieodpowiedzialną, totalnie nieodpowiedzialną podróż wyrusza bez przygotowania praktycznie. Myśmy pojechali naprawdę na głupka. I to wyszło. I szkoda byłoby, żeby. To poszło w niepamięć, i nawet ja w tej chwili wracam do tamtej historii pierwotnej. Nawet czasami wracam, opracowałem nieco inne filmy niż te, które pokazywałem do tej pory z tamtej naszej podróży, naciskając na bardziej na ten kontakt ojciec-syn, na ryzyko ym, niż na nasze przeżycia. A skoro książka się ukazała i, 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 i no, poczułem tą dumę, że oj, udało się. No to wtedy już pociągnąłem temat i, i staram się w tej chwili to, co przeżywam, opisywać. E, wtedy, kiedy jest czas. Książkę piątą o Sri Lance, mam już napisaną w 75% i nie mogę się już od ponad pół roku zabrać do, do, do kontynuacji, bo to jest dosyć poważna sprawa. A to jest wielka Friday, Ja to robię. Stara się podzielić tymi informacjami, tam jest dużo informacji, jest dużo informacji, czasami ludzie kierują się tymi książkami jako niemalże przewodnikiem po, po niektórych miejscach, um, no, to jest coś, że właśnie non omnis moriat to raz, a dwa, że te, te przygody, Sens mojego życia, moja szajba totalna, że one pozostają w jakimś dokumencie, że to, nie, że to nie przepada w czeluści szuflad. No dobrze, ale powiedz mi jak nauczyłeś się pisać na takim poziomie, żeby to się nadawało do druku, bo przecież to jednak trzeba mieć pewien warsztat i, i pisać w, na odpowiednim poziomie, żeby taka książka się mogła ukazać w ogóle. W czasie tej podróży z Adrianem, tej pierwszej, ja starałem się, co, no nie codziennie, ale tam spisywać coś tam, jakieś takie fakty mniej więcej. Mieliśmy już taki mały laptop, także to wszystko już tam na laptopie, nie nieręcznie na laptopie coś tam pisywałem, żeby to później rozszerzyć. <laughs> I stworzyłem książkę, mam jej maszynopis jakiś, no nie, no może nie Pulitzer, ale tam jakieś nagrody polityki to co najmniej. No rewelacyjna książka, coś pięknie napisana. Wysłałem to wysłałem do, 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 do Wojciecha Cejrowskiego, dlatego, że bardzo lubimy jego, jego programy wcześniej, z wielką radością czekałem na niedzielę, kiedy o 10 będzie program y, 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 z pana Cejrowskiego. I miałem tę ambicję, żeby u niego... Och, och, to było moje marzenie. I to moje arcydzieło kiedyś mu dałem i dostałem odpowiedź. Łe, tam nudne jakieś, nic się nie dzieje, jadą, nie rozmawiają ze sobą, na nic. Weź pan sobie, y, wydaj sobie tę książkę na własne TT, zrób sobie pan może sześć egzemplarzy, jeden dla babci, drugi dla cioci, albo się pan naucz y, pisać książki. Jeżeli chce pan, żeby książka była wydana, to proszę ją napisać od nowa. Dla mnie to, był, to nie był kubę, to był cały basen lodowatej wody na głowę. My się wydawało, że stworzymy arcydzieło, a to było do niczego, nie do przyjęcia. No i a jeszcze Cajrawski ten napisał. Po takich uwagach, to najczęściej autor, Prycha, obraża się i wydaje albo niedobrą książkę około innego, albo po prostu zapomina o temacie. Ale dał A ci ja? wskazówkę jednak. Ale dla mnie to była wskazówka. A Jaki jesteś? To ja cię też, podejrzę. podejrzę i zaczymy. czego ty oczekujesz. Bo on to wydała te książki w serii Poznaj Świat. Bardzo ładnie wydane, plastycznie przez pana Łukasza Ciepłowskiego dobrane zdjęcia, y, twarda okładka, kredowy papier. Nasz no, miło taką książkę w obecnych czasach y, y, z papierowych, tych, 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 tych kiepskich, lub też, lub też internetowych, tylko aż przyjemnie taką książkę wziąć do ręki. I to była moja ambicja. I w tym momencie, zamiast, tak jak pan powiedział, prychnąć. Ja tę książkę poprawiłem trochę i wydałem w innym wydawnictwie, które ją przyjęło i było ok, ale dla mnie też była nauka, a spotkałem się z i powiedział czy ja mam pana nauczyć i pisać książki? Panie weź pan się i tak dalej. Stary Cejro tak tak robi. To może brutalne wskazówki, ale one działają. I ja w tym momencie kupiłem te jego książki, poczytałem książki tych innych podróżnika, podróżników, patrząc co spowodowało, że jego, jego albo on sam, albo jego edytor, który, który, czy korek, ja to mówię pani korekta. Tam jest taka właśnie pani korekta, która jest bardzo groźna i bardzo, bardzo, to właśnie ona też mi tam napisała w ogóle parę, parę takich niemiłych rzeczy. Dałem parę wskazówek, ale ja te niemiłe rzeczy wziąłem jako naukę, nie jako obrazę, o belgę, hmm. tylko aha, dobrze, to ja się nauczę. I kiedy pisałem książkę drugą moją, Motocykle przez Indie, pamiętam, Wysłałem mail do tej pani korekty, bardzo wymagającej, yy, z pierwszym rozdziałem, i dostałem odpowiedź: Jeżeli cała książka jest taka jak pierwszy rozdział, bierzemy w ciemno. Dla mnie to była superlatywa ogromna i ogromna zachęta chłopie, to teraz się staraj. Ja pisząc książki, cezolowałem niemal, że każdy wyraz, przekazując informację jakąś, informację taką wikipedyczną powiedzmy, ja sięgałem do tekstów źródłowych. Ja chodziłem do bibliotek anglojęzycznych, pisząc o, o, o plemionach, o których w Polsce nie ma nawet słowa. Żeby opisać zwyczaje, życie i tak dalej, ja sięgałem do literatury, robiłem zdjęcia e, stron. Przyłożyłem się naprawdę do tych książek mocno, ale to właśnie była ta nauka. Weź się pan naucz pisać książki. Nie kontynuuj tego głupiego, nie, nie tam, ja wiem jak robić, wy to wy nie wiecie, nie. Wziąłem to do serca i jeżeli następna była uwaga pani korekty, że ona w jednej książce poprawiała tylko trzy razy i po raz pierwszy miała teksty, że nie trzeba było się czepiać na przykład nazw czy faktów, tego się można nauczyć. No, trzeba mieć troszeczkę tak zwanego się tam talentu. No, wiadomo, to nie, nie uknuje się jakiegoś poematu nagle, o tak, o, nie nauczy się czy sztuki. Ale można, mając ochotę, mając w głowie troszkę tego, tego takiego humanistycznego. Wychowania i zachowania mentalności można się nauczyć, jak to zrobić. Trzeba czytać, 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 sam oglądać filmy, patrzeć, podglądać mistrzów. I każdemu się wydaje, że weźmie kamerę do ręki, nakręci film lepszy od Spielberga, i potem nie da się tego oglądać, prawda? Są zasady. No i ty trzymam w ręku właśnie książkę Maharaja i królewski motor Witold Palak z serii Poznaj Świat. Pięknie wydana, twardo okładka, wspaniałe kolory, piękne zdjęcia. Udało się. To jest ostatnia książka z tej serii, mojej serii, w serii Poznaj Świat. Ale ja napisałem ja to nazywam trylogią indyjską. Napisałem trzy książki. różnią się tylko kolorem okładki, no oczywiście zawartością. Trzy książki właściwie z podróży z jedną osobą, z jednej podróży niemalże, bo są z Indie. Ta ostatnia książka to jest pod naszej podróży finałowej dookoła Indii. Ale my wcześniej w drugiej książce wjechaliśmy do Łowców Głów, wjechaliśmy do plement, które, tak jak mówię, są nieznane w literaturze polskiej. Dotarliśmy do pewnych ceremonii kulturowych, które są i szokujące, i już zanikające. I dumny byłem, że. Po drugiej książce, po trzeciej książce było zamówienie, to czekamy na następno. No, w tej chwili tą książkę o sylance, którą no ja, ja z niej jestem zadowolony, tak mi się wydaje przynajmniej, ale akurat y, pan Cojrowski zakończył w tej chwili wydawanie w tej serii Poznaj Świat. Z przeróżnych jakichś tam powodów nie, nie, nie dochodziłem. grudzie, że w tej chwili ta seria na razie jest zawieszona zobaczymy jak to dalej pójdzie na pewno mam tą wielką tą pasję, radość żeby siadać przy, przy kąpie i te swoje różne opowieści swoje dziwne myśli jakieś przelewać na, na, na ekran i w tej właśnie książce o której tutaj mówimy wypisałem sobie taki cytat nie sztuka bowiem przywieźć z podróży masę kolorowych zdjęć ważne jest to co pozostaje głęboko w sercu to, co autentycznie wtapia się w emocje, często z poczuciem zwycięstwa nad własnymi słabościami. To jest dokładnie to, co mówiłem, tak. Bo my mamy te swoje słabości. Ja też nie, niejednokrotnie ja już zamuję ręce, już jestem, poddaję się niemalże. I, 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 I tym większa satysfakcja, kiedy dochodzę do no, celu, powiedzmy. Kolejny banał, totalny banał, oczywisty. Mam tylko jedno życie. Mam tylko jedną chwilę. Ja tutaj z tobą teraz rozmawiam i już pół godziny naszego życia, już nam minęło, już nam nie wróci. My już straciliśmy pół godziny naszego życia. Straciliśmy, ale żeby nie powiedzieć, że zmarnowaliśmy, bo stracić musimy każdy dzień. Codziennie jesteśmy bliżej śmierci, bliżej finału, choroby, starości i tak dalej. Tylko żeby nie było powiedzenia, zmarnowałem swoje życie. To jest najgorsza rzecz, co człowiek pod koniec swoich lat może stwierdzić. I czasami. Trzeba tej odwagi pod warunkiem, że w tym znajdzie się wielką radość. Ja to, co robię, ja jestem w tym zachwycony po prostu. No, no co może być lepszego? Jestem wolnym, czyli właśnie poczucie wolności. Ja mogę pomagać za darmo komuś. Ja mogę ciężary dźwigać. Ja mogę coś tam doły kopać. Jeżeli. Robi to z własnego wyboru, ja tego nie muszę, ja to mogę i to poczucie wolności, poczucie tego, że nie jestem przywiązany do żadnych tych materialnych takich spraw. Mam jeden motocykl, ja przez pół roku jeżdżąc po kilku krajach na kilku motocyklach różnych, bo ja nie jeżdżę z jednym motocyklem, tylko lecę, wynajmuję czy kupuję, ja, mój bagaż czasami waży 7-10 kg. To jest mój cały do, dobytek, do, to jest moje całe życie, nic więcej. Ja mam jedną łyżkę, jeden garnek, jedną patelnię, jeżdżę z małą kuchenką elektryczną, dlatego że często gotuję sobie sam i mi więcej nic nie potrzeba. Zjem smacznie, zdrowo, uśmiechnę się i jadę dalej. Także to jest też takie troszeczkę i banalne, i oczywiste, jasne, nie potrzebujemy zbyt wiele, ale ja udowadniam swoją osobą, że robię to nawet przez wiele miesięcy nie męcząc się tym, że to jest męcząca podróż. ja dalej cały czas, dzień w dzień, to mówię, tłumaczę ludziom, czasami zatrzymuję się 10 razy, 20 razy dziennie, zatrzymuję się, na chwileczkę patrzę i mówię, kurczę, ale mi dobrze, ależ mi dobrze. No, ale to jest niesamowite, bo teraz yy, yy, śmiem twierdzić, że ludzie, którzy żyją naprawdę w dość dobrym dobrobycie, prawie nigdy tak się nie zatrzymują. Ja w tym świecie materialnym się nie odnajduję. Oczywiście jestem oburzony materialnymi rzeczami, przez sprzętami i komputerami i tak dalej. Mam dom wyposażony, w kuchnię z wieloma bzdurami, które są niepotrzebne no nie. Czyli ja jestem normalny, ja nie jestem kloszardem. Ja jestem normalnym człowiekiem, niezależny finansowo i żyjący na pewnym poziomie. Tylko ja się potrafię tego pozbyć. Nie żyć na Na tego. poziomie niższym, ale co często powtarzam, to jest bardzo ważna uwaga, że aby żyć na tak niskim poziomie czyli, czyli jechać po tej. Dolnej bandzie musi być ten backup w głowie. Musi być to ta myśl, że mam Do elegancki dom, że mam swoje miejsce, że mam swój ogród, że mam swoje samochody, czy motocykle, czy rodzinę, czy przyjaciół, czy piosenki, czy klub turystyczny mój, że ja to mam. Ja mogę od nich odejść, ale ja to posiadam. To, że ja jadę po tej dolnej bandzie, że prowadzę życie cygańskie. Radość mam w tym tylko dlatego, że jestem zabezpieczony materialnie, i niestety od tego się derwę. Bez tego czułbym się taki drifter. Mhm. Osoba, rozbitek. No, no rozbitek, tak. Gdzieś bym lawirował pomiędzy różnymi krajami, szukał, gdzie jest najtaniej, przeżyć do jutra tylko. A to jest mój wybór, a nie konieczność. Dobrze, no wiemy co teraz będzie. Lada moment Himalaje z przyjaciółmi z Polski, tak powiem. A na dalszą przyszłość, ambicje, bo wiem, że książki, tak? W wolnym czasie siądę nad książkami. no W tej chwili już do, do wiosny, praktycznie do wiosny, nie wiem, czy ja będę miał nawet czas. No muszę znaleźć ten czas, żeby dokończyć przynajmniej tą Sri Lankę. Ja muszę coś popisać o tej, o tej mojej sumatrze. Ale za dwa tygodnie jestem w Delhi, przygotowuję ten, ten meeting. Nasz przygotowuje się, to mój przyjaciel ten Arzli przygotuje, ale ja tam będę to kontrolował, muszę, muszę to nadzorować. Przylatuje grupa, 12 września w Delhi się rozstajemy, oni lecą do Polski, ja jadę do Pakistanu. Już to sobie dzisiaj nagrałem, wczoraj poznałem gościa przez znajomych, znajomych, którzy są w tej chwili w Pakistanie. Ja już mam dzisiaj zdjęcia, filmy motocykla, który cenę ubitą, którą motocykl już na mnie będzie w Islamabadzie czekał. I Będę robić przez 6 tygodni, a tym razem Karakorum. Planuję powrót do Karakorum w przyszłym roku z moim synem. O, właśnie. Mówiliśmy o, 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 o tym, jak to wpływa na człowieka, jak, jak syn to odbiera. Adrian chce w, w przyszłym roku jechać ze mną w to Karakorum. Nawet ktoś kiedyś podpowiedział piękną nazwę dla naszego projektu mnie jest fantastyczny, nazywa się Witold Palak, tak, a on to nazwał, to wasza prawa powinna się nazwać Palakorum. 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 Powiedziałem genialne, świetne, mówię do syna, słuchaj robimy Palakorum 24. Napalił się i postaramy się to zrobić. Byłby to nasz, taka piękna koda, żeby dokończyć naszą tą amatorską, himalajską podróż, i przełożyć teraz to na, 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 na Karakorum. Um, no i co, i właściwie na dobrą sprawę, to już do końca przyszłego roku mam już rozplanowane rzeczy. Jak mówi Stary przysłowie, jeżeli chcesz ośmieszyć Pana Boga, to powiedz o swoich planach. Tak? Także staram się to tylko um, trzymać to w takim, takim pewnym konspekcie, w takich zarysach, że tak może się zdarzyć. Przypadki są różne i, i różnie to się może, może dziać, ale chyba ogromne szczęście, ogromną radość znajduję w tym, że mogę planować. Że w wieku dojrzałem, nagle ludzie stają czasem przed ścianą, nie mają żadnego wyboru, przychodzi emerytura i nagle nie wiedzą co samo zrobić. I, i, i tak właściwie się pałętają w tym życiu od lekarza do, 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 do telewizora, nie wiedząc, nie mają świadomości, że każdy dzień zbliża ich nas do trumny. No, każdy dzień też jest darem jednak mimo wszystko. I jest darem, ale więc postarajmy się go wykorzystać mhm. jakoś. No to piękne zakończenie myślę, piękna klamra. Na koniec pięć szybkich pytań do ciebie. W Twojej osobistej ocenie, w twoim osobistym doświadczeniu własna inna niż słownikowa definicja kreatywności. Hmm, hmm, hmm. Och, to mnie ten zaskoczyłeś. Ja tutaj chyba bym mocno właził w. Teorie w definicję inteligencji, bo to jednak jest powiązane. Niekoniecznie, bo kreatywni mogą być ludzie prymitywni bardzo kreatywni, prawda? Jeżeli mówimy o sztuce czy o takich tam wynalazkach różnych. Nie to nie da się jednym, jednym takim czymś to opisać. Po pierwsze, usprawnianie swojego życia, szukanie sposobu realizacji swoich pomysłów, jakichś, bo nie trzeba być kreatywnym w sensie jakim, artystycznym. Mhm. Kreacją może być na przykład nawet stworzenie gdzieś w jakiejś społeczności wiejskiej jakiejś jak, jak grupy, y, dla której się jest przewodnikiem, właśnie guru, wodzem, samcem, alfa, cokolwiek. I to będzie wtedy kreatywność, jeżeli będziemy narzucali im, powiedzmy, ten y, styl życia. A tutaj chociażby nawet może być kreatywność, jak pociągnąć innych ludzi y, swoim pomysłem jakimś, jak mhm. zmienić y, ich podejście, jak im otworzyć pewne oczy. Ja właśnie bardziej w tym kierunku y, hmm. szedł, y, namówienie innych ludzi na otwarcie się na świat. Może to, co ja w tej chwili robię, nie pomimo, że to jest pewna kreatywność, ale ja tych ludzi troszeczkę zmuszam do zmiany stylu życia. Ale przez rozwój jakiś, bo to jest cały czas rozwój. Czyli tworzenia swojego nowego życia. Tworzenie nowych jakichś sytuacji, nowych mhm. sytuacji, czy prawo jazdy, czy, czy inne tereny, czy, 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 czy nauczenie się powiedzmy gry na jakimś tam instrumencie, czy opanowanie jakiejś nowej sztuki, to wszystko będzie kreatywność. Ale ona się musi gdzieś jakiś ten załączek musi być, albo ktoś musi to przeczytać, znaleźć, podpatrzeć. W telewizorze, chociażby na przykład, i wtedy to bym podążać. Ja bym swoją kreatywność właśnie bardziej, bardziej w tę stronę. Chyba mi się wydaje, że ja bardziej bym cenił tę kreatywność moją, kiedy ja mogę wpływać na ludzi w tej takiej pozytywnej formie, na ich styl, czy na ich styl życia, czy na jakieś pewne formy zachowania. Mhm. Świetnie. Mhm. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności. Oj, pogoda ducha. To jest bardzo ważna rzecz. Uważam, bo, bo jak ktoś jest smutny, skręcony, tak wewnętrznie, to, 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 to na pewno. A powietrze nie chce mu się. Musi być pewna energia. Musi być też, niestety, ale też zapłata za tę kreatywność, czyli pochwała, uznanie, niekoniecznie woda sodowa do głowy, i tak dalej, ale to musi być odbiór z zewnątrz, że to, co my robimy, to, co wymyślamy. No, kreatywność polega na wymyślaniu czegoś nowego, prawda? Mhm. Tworzymy coś. Czyli to nie może być najgorszą rzecz, jeżeli ja coś będę tworzył tylko dla siebie, ale ja muszę to przekazać ludziom, żeby to ludzie powiedzieli, żeby to ludzie docenili, yy, że, 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 że tak jest. Czyli podzielenie się tego tym swoimi własnym pomysłem, czy, czy własnymi do, 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 dokonaniami z innymi ludzi, z innymi ludźmi. I tylko wtedy, kiedy ocena będzie pozytywna od nich, wtedy można dalej się rozwijać. A do tego trzeba jak najbardziej, tak no, chyba, chyba optymizmu. Mhm. A jeden morderca kreatywności. Morderca Dłuch, kreatywności? No. Mordercą kreatywności może być na przykład y, jakiś toksyczny związek. To nie musi być personalny, może być toksyczny związek chociażby nawet polityczny. Y, y, tak jak Komuna stłamsiła mnóstwo talentów. Y, Ludzi, którzy, którzy rozmieniali się na dobre albo niszczyli się alkoholem czy tak dalej. Znamy to z historii. Akurat te warunki były dla nich toksyczne. Nie byli, nie byli docenieni lub też nie byli też opłaceni w jakiś sposób, powtarzam, niekoniecznie finansowo. W tej chwili jest łatwiej o kreatywność, bo, bo ludzie mają więcej chyba też odwagi. Czasy się nieco zmieniły. Stąd, tak jak mówię, kreatywność w rozwiniętych społeczeństwach ma większe pole do popisu. Jeżeli nie mamy czasu. Bo kreatywność się to wiąże z takim zachowaniami hobbystycznymi, niekoniecznie przynoszącymi zyski. A jeżeli ktoś nie ma czasu, ze względów chociażby ekonomicznych, tak jak te biedne, biedne społeczności, gdzie. Może być jakiś fajny jako muzykant, no może być jakiś malarz, może być to genialny, ale on musi kozy doić przez całe, całe swoje yy, życie, żeby przeżyć, potem musi zaspokoić swojego małżonka czy małżonkę w, i wychować dzieci i ta kreatywność w tym momencie, ona, ona nawet nie wychodzi na świat ona może gdzieś tam w mogą być, ktoś będzie mówił, o te, tato ładnie śpiewa, ale on tylko śpiewa. Gdzieś tam w jakimś małym, małym, małym y, kręgu. Także może być mordercą, chociażby właśnie ta sytuacja geopolityczna, sytuacja gospodarcza. Wspomniałem o, 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 o toksycznych związkach personalnych też wystarczy dwa słowa. A co ty tam napisałaś, a, a co ty w ogóle robisz? W ogóle nie znasz się na tym, i można zamordować kogoś, kto właśnie się otwiera, chce coś zrobić. A czasami wystarczą tych kilka słów nawet właśnie tej pochwały, zachwytu nie no rewelacyjne, genialne, kurczę! patrz nie spodziewałem się, że jesteś taki zdolny czy zdolna no nie, to może działać właśnie antymorderczo być to motywacją, ja to dostałem tak jak powiedziałem tutaj wcześniej, dostałem taką taką pochwałę, z czego jestem dumny i ona działa, zadziałała kurczę jak hmm. dynamit, żeby dalej się rozwijać, mógł być to mordercą właśnie tak jak powiedziałeś kreatywności ta opinia negatywna od paru osób, które mnie skrytykowały to mógł być morderca, chyba jakoś Tutaj, właśnie, też rzecz ważna. Nie poddać się. Mhm. Starać się udowodnić, że nie do końca. Skoro jesteśmy przekonani, że coś potrafimy przebijać się, bo jeszcze czasami ludzie potrafią obniżyć człowieka przez, po to jakoś obniżyć, żeby podwyższyć swoją wartość. Ja uwielbiam paradoksalnie słowa krytyki też, bo mnie krytyka nie niszczy. Chyba, że ktoś mnie obraża, to wtedy, to wtedy jest źle ale że ktoś krytykuje moje zachowania, to, to znaczy, że ktoś to odbiera z zewnątrz, że ja coś robię złego. I w tym momencie ja staram się przestawić na, na inne tory. A jeżeli krytyka się pojawi od kilku osób, no to już mam wskazówkę, że w sensie ja się błądzę. Mhm. I tutaj i kreatywność i pewna forma takiej Inteligencji behawioralnej, bo kiedyś było pojęcie inteligencji na zasadzie ktoś zna 15 języków, 6 fakultetów, inteligentny, niekoniecznie, mhm. bo inteligencja to jest dostosowanie się do, do, do warunków życia, do nowych sytuacji. tak? Także tutaj postawienie, że ktoś jest przekonany o swojej kreatywności i o swojej wartości, to przyjęcie krytyki, przetrawienie, na czym to polega i szukanie wyjścia na bazie tej właśnie tych, tych negatywnych słów. Mhm. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym? Nie, no, no to, to każdy dzień nam daje pole do popisu. I tutaj ja bym tutaj właściwie nie szukał jakichś specjalnych. Całe codziennie stajemy przed pewnymi wyzwaniami. Codziennie powinniśmy, powinniśmy, jeżeli jesteśmy oso osobami z pewnymi ambicjami. Dążyć do spełniania swoich marzeń, powinniśmy określić swoje marzenia. Jeżeli mamy tę możliwość, bo powtarzam, jeżeli mamy 15 kursów do wydojenia, i, 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 i liczną rodzinę, i poletko dobry byja, to tam już nie ma miejsca na, na, na pewną kreatywność, tylko jest powielanie pewnego schematu od dziada, pradziada i tak dalej. I z takich właśnie takich miejsc czasami ludzie się wyrywają, bo mają jednak te ambicje, i poprzez właśnie tą swoją kreatywność. Niekoniecznie wysoką inteligencję w sensie poziomu IQ, dochodzą do wspaniałych rzeczy z prostych plemion. Modelki Somali nagle gdzieś wychodzą, prawda, na, 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 na szczyty, kończą studia. Wydaje mi się, że musimy też szukać troszkę swoich ambicji. I ja często ludziom powtarzam, że dojdziemy do celu każdego, jeżeli poprzeczka nie będzie wystawiona paradoksalnie wysoko abstrakcyjnie wysoko. Dobrze, a jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od zaraz, żeby rozwijać swoją kreatywność? Przede wszystkim, jedna rzecz, polubić siebie. To jest też kolejna kolejna taka, taka, taka rzecz banalna. Polubić siebie, zaakceptować siebie, pozbyć się tego kompleksu, uwierzyć w siebie, że no, nie święci garki lepią. No, Nigdy nie jesteśmy na to za starzy, ani za głupi, ani za grubi, ani za, za, za biedni. Jeżeli chcemy do czegoś dojść, to dojdziemy do tego, no chyba, że tak jak powiedziałem, że to, że to będzie abstrakcyjnie za daleko. Abstrakcyjnie. Ale jeżeli mamy, załóżmy, no chcemy, chcemy, mam pasję jakąś czegoś tworzenia, prawda, to iść w tym kierunku. Słuchaj tego głosu. Nie kierować się tylko i wyłącznie rzeczami ekonomicznymi w sensie zarabianie i tak dalej, bo wtedy można pogubić tę kreatywność. Wpada się w tryby yy, w życia codziennego i gdzieś tam od czasu do czasu ktoś tam wyciągnie gitarę czy wyciągnie pędzel. Yy, ja już nie maluję od chyba 40 lat, a wydawało mi się, że kiedyś miałem przez kilka lat taką sz szaloną pasję, że, że po prostu malowałem obraz za obrazem i, i być może gdzieś dalej bym pociągnął ten mat i być może bym teraz znanym malarzem. Jestem jakoś mało znanym pisarzem, jestem jakimś tam czasami cenionym podróżnikiem, to też daje mi wielką radość. Kreatywność niekoniecznie musi się ograniczać do jednej dziedziny. Możemy być takimi ludźmi renesansu. Troszeczkę tego, troszeczkę tego, troszeczkę tego. Byleby nie tak skapcanieć w tej takiej przeciętności codzienności. Mm -hmm. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, gdzie można w internecie śledzić to, co ty robisz? informacje o Tobie, o Twoich przedsięwzięciach, działaniach, książkach. Masz jakąś taką stronę albo? Właśnie tutaj, tutaj trochę leżę, bo, bo ja chyba się bardziej koncentruję na Yy, przeżywaniu i na robieniu tych rzeczy, niż potem na yy, istnieniu internetowym. Jestem na Facebooku, mam swój fanpage pod tym pod, Podróże z kangurem. Jestem na Facebooku pod swoim imieniem Witold Palak. Yy, założyłem Instagram już chyba trzeci raz i mam chyba, nie wiem, może z 10 zdjęć. Ja nie mam czasu. Wiem, że to trzeba, a to trzeba siedzieć na tym. Chciałem otworzyć swój kanon na YouTube, yy, robić filmy i te rzeczy. Mam wielką chęć ale to naprawdę wymaga czasu. Zapraszam do, 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 do książek, do artykułów, czy w świecie motocykli, bo, bo piszę też często do świata motocykli. Piszę do, do różnych magazynów internetowych, typu ścigacz, czy, czy, czy gdzieś tam w świat czasami też wysyłam swoje informacje. Daję zachęty też praktyczne, rady praktyczne z tych miejsc, które prześledziłem. No, błagam o więcej czasu, żeby istotnie, żeby istotnie porobić to internetowo ale jestem i tak na tyle zadowolony, że grupa, która ceni, która śledzi, mam tą swoją grupę jakichś tam znajomych i wydaje mi się, że oni mi wystarczają. To jeżeli książki trafiają pod strzechy, i trafiają gdzieś dalej, ktoś ma, ma ochotę przeczytać, to jest tylko moja wielka radość in plus. Nie patrzę na, ani na oglądalność, ani na ilość lajków, czy na sprzedawalność książki. Bardziej mnie cieszy że to, że ja to potrafiłem zrobić, ktoś to docenił, i to gdzieś tam istnieje sobie. To na pewno te linki, które nam podeślesz, żebyśmy mogli umieścić, to okay. damy w opisie. Mamy też na Facebooku grupę skupioną wokół podcastu. Dasz się zaprosić. Z przyjemnością. Było to dla mnie zaszczyt, żeby do grona ludzi kreatywnych, twórczych, do których mam aspirację, tak gdzieś tam dryfować. A może już jestem, może iść na obrzeżach, nie wiem, ale, ale, ale jest to dla mnie zaszczyt, żeby, żeby się w takim gronie znaleźć. Cóż, no ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za, za tą fantastyczną rozmowę. Słuchałem, że tak powiem, z otwartą gębą niektórych rzeczy. Myślę, że nasi słuchacze też wiele nowego się dowiedzieli i znaleźli swoje inspiracje. Bardzo Ci dziękuję, Witku. Dziękuję serdecznie Tobie, Robert. Dziękuję Państwu za, tak jak mówię, czas, który minął, ale miejmy nadzieję, że to nie był czas stracony. Nie Wszystkie, przepadł na pewno. Że nie przepadł. Wszystkiego dobrego, dobrego, Wszystkiego, wesołego życia. Tak i powodzenia w Himalajach. Dziękuję serdecznie. Trzymaj. Tobie, słuchaczko i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy tworzysz społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.